Witajcie, oto Marcusys MR80X, czyli tani, a przy tym wydajny router oferujący WiFi 6. Zapraszam do mojego testu tego modelu. Na sam początek tego testu poruszymy sobie kwestię wyglądu i wykonania. Z tym, że oczywiście doskonale wiem o tym, że nie ma to raczej większego znaczenia w kontekście tego typu urządzenia. Zobaczymy, że obudowa testowanego Routera jest wykończona przy użyciu częściowo matowego, a także połyskującego tworzywa, na którym często są widoczne drobiny kurzu. No i też elementy połyskujące niestety będą się rysować. Plusem okazały się jeszcze ładnie wyglądające maskownice skrywające wyloty powietrza, co są tutaj zamontowane cztery anteny, które mają zintegrowane wzmacniacze sygnału i są regulowane w kontekście swojego położenia. Testowany router wykrywa to, jakie urządzenia są do niego podłączone, i na podstawie tego, przy użyciu anten skupia sygnał na każdym, które jest aktualnie podłączone do sieci. Jeżeli chodzi o złącza, z tyłu zobaczymy cztery gniazda na RJ, z czego trzy służą do podłączenia przykładowo pc czy też innego rodzaju urządzenia, natomiast jedno oznaczone jasnym kolorem. To złącze, które służy do podłączenia tego routera do naszego modemu. Całości dopełnia złącze zasilające, a także przycisk WPS, który pozwala również na resetowanie tego sprzętu. Z pewnością ważna kwestia to zestaw, i na tym polu są tutaj dołączone tylko potrzebne rzeczy. Dostajemy zwykły kabel na złącze Ethernet służący podłączeniu testowanego routera do internetu, do tego zasilacz, natomiast ostatnia rzecz są to oczywiście papierki, a tam znajduje się informacja. O sposobie konfiguracji tego modelu. Markusys chwali się tym, że testowany model napędza układ Qualcomm'a który zapewnia oczywiście Wi-Fi 6, a przy tym uzyskamy dosyć niskie opóźnienie, jeżeli chodzi o przesyłanie danych. Możemy tutaj podłączyć maksymalnie 256 urządzeń, no i też ten router pracuje dwuzakresowo. Chodzi o to, że cały czas aktywne będzie pasmo 2,4 albo 5 GHz. Co więcej, Mercosys ma dwa ustawienia swojego działania, czyli jako zwykły router, natomiast może jeszcze pełnić rolę punktu dostępowego, rozszerzającego. Naszą sieć w domu czy też biurze. Co jeszcze bardzo ważne, złącza na RJ umieszczone w tym routerze są co oczywiste gigabitowe. Musimy sobie nieco więcej powiedzieć na temat wyglądu, a także tego, jakie funkcje są dostępne w panelu użytkownika. Uważam osobiście, że chyba taka największa wada to niestety brak wsparcia dla aplikacji Mercury, z tym, że po urządzeniu kosztującym około 2,5 stówy niekoniecznie możemy się tego spodziewać. Jeżeli chodzi o funkcje przez. Znam, że ustawienia okazały się dosyć rozbudowane, a przy tym cały panel użytkownika wygląda na prosty do ogarnięcia. Zobaczymy z tego miejsca obciążenie sieci i dokonamy konfiguracji osobnej sieci dla gości, no i też zapoznamy się z tym, jakie złącza w routerze są aktualnie zajęte. Możemy tutaj zauważyć, jakie urządzenia są połączone z naszą siecią, a także dokonamy zmiany nazwy sieci i hasła dostępu. Co więcej, możemy jeszcze z tego miejsca łatwo wyłączyć poszczególne na pasma sieci. Całości dopełnia oczywiście funkcja ochrony rodzicielskiej, do tego zarządzanie działaniem diody LED umieszczonej w routerze. Przy użyciu panelu wykonamy aktualizację softu tego routera, no i też da się wybrać, czy ma pracować właśnie jako router, czy też jako punkt dostępowy. Na temat pokrycia zasięgiem powiem, że testowane urządzenie na tym polu okazało się w porządku. Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, moje mieszkanie obecnie wygląda tak, że na dole znajduje się moje biuro, a na górze mieszkanie. Z tego powodu na co dzień używam rozwiązania działającego w systemie Mesh, tylko po to, aby uzyskać w każdym miejscu domu Najwyższy poziom zasięgu, a przy tym prędkości wysyłania i pobierania. Muszę przyznać, że testowany router bez większego problemu obejmuje swoim zasięgiem dwa piętra mające około 50 metrów, natomiast zauważyłem, że na górze przeważnie zasięg będzie nieco gorszy. Powodem tego zapewne jest betonowy strop. Skoro testujemy dzisiaj router, to oczywiście ważna kwestia są te prędkości, które możemy tutaj uzyskać. Moje testy wykazały, że przy routerze na telefonie, który wspiera Wi-Fi 6, Mianowicie iPhone 13 Pro byłem w stanie uzyskać pobieranie rzędu 600 a nawet 700 megabitów na sekundę. W sytuacji kiedy jestem nieco dalej, moje wyniki pobierania są na poziomie rzędu 350, a maksymalnie 500 megabitów na sekundę. Deklarowane pobieranie przez mojego dostawcę to 1000 megabitów na sekundę. Zatem na Wi-Fi są tutaj gwarantowane całkiem dobre wyniki. W każdym przypadku wysyłanie to około 30 MB, z tym że to wymusza moje łącze. Na koniec muszę powiedzieć o tym, że jestem zdania, że testowany Mercosyss to bardzo interesujące rozwiązanie dla każdej osoby, która potrzebuje taniego routera, który posiada na pokładzie Wi-Fi 6. Plusem okazało się to, że dostajemy tutaj wydajne anteny, które są w stanie pokryć zasięgiem sieci nawet większe mieszkanie. Do tego możemy wykorzystać dosłownie masę funkcji, która znajduje się w panelu użytkownika. Chyba taka największa wada to fakt, że to urządzenie nie wspiera aplikacji MercuSys na nasze smartfony. I to będzie w sumie wszystko na temat tego urządzenia ode mnie. Dziękuję za uwagę, zapraszam oczywiście do komentowania, a także polajkowania tego filmu, a tymczasem do zobaczenia.